Witamy Was serdecznie z Tosią. Nasz dzisiejszy artysta, Aleksander Kalter, zwykł mawiać, że jego najwięksi fani to dzieci, które jeszcze nie skończyły 6 lat. Czyli takie dzieci idealnie w wieku Tosi. Prawda, Tosiu? Jego prace, tak jak widzicie, są kolorowe, dość proste i wyglądają jakby były wycięte z papieru, choć tak naprawdę w większości to są z metalu. I my spróbujemy sobie zrobić takie różne formy, które będą placem zabaw. Placem zabaw inspirowanym Aleksandrem Kalterem. Tosiu, co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebny różne kwadraciki kolorowe, papier kolorowy czy prostokąciki kolorowe, klej, taśma klejąca, nożyczki i także szablony, które znajdziecie i plansze, które znajdziecie pod naszym filmikiem. Tosia chce, żeby ją pogłaskać, to ją troszkę pogłaszczemy. Praca. Jeszcze Tosiu, powiedz, która Ci się najbardziej podoba? To i to. No. Niech nawet trochę jakiegoś takiego jakby słonia przypomina. Tobie? Tak? Można, mogłoby się spinać. No, taka... I tu też. No rzeczywiście, to mogłaby być taka drabinka do wspinania naszego placu zabaw. Czemu nie? Dobry pomysł, Tosiu. To jest taka plansza z różnymi prostymi elementami do zbudowania papierowych rzeźb. Znajdziecie jeszcze takie szablony. My z Tosią nie będziemy z nich korzystać, a jedynie będziemy wycinać wszystkie te formy z kwadracików i prostokącików. Ale wy możecie wydrukować te rzeczy na kolor. Jeszcze znajdziecie pod filmikiem losy takie. My je już wycięłyśmy z Tosią. Wrzuciłyśmy je do woreczka. I one pomogą nam zdecydować się, co będziemy robić na naszym placu zabaw. W którym momencie, uwaga, maszyna losująca ruszyła, Tosiu. Ciekawe, co to jest. Jaskinia. Jaskinia, ja Wam pokażę. Robimy jaskinię. Losuj coś następnego. Ustawka to chyba strasznie trudna. Ja pamiętam, jak to zrobiłam. Tak? No dobrze. To jest łatwiejsze. Buda. To jest domek albo buda, co chcecie. Dobrze być. Zobaczymy. No dobrze. Trampolina.
Brokuli. Tosia. To jest świetny, świetny pretekst do wykorzystania jednej z tych naszych form. Której? Tej. Dokładnie, Tosiu, powiedz mi, jak się ją robi. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? To ja ci przypomnę. Bierzemy kwadracik, Tosiu. Niech zgadnę, kolor różowy. I rysujemy kółeczko, a później na kółeczku rysujemy spiralkę. I wycinamy. Drabinka. Drabinka. A jak drabinkę zrobić? Nie wiem. A przyjrzyj się naszej planszy. Co ci najbardziej drabinkę przypomina? Super, no to jak zrobimy latający dywan. Od razu? Dobrze, może tak być. Trzy wylosowałeś, to sobie wybierz dwa z tych. W takim razie jest ławeczka. Ławeczka. Zjeżdżalnia. I piaskownica. Zjeżdżalnia i piaskownica. No dobrze. Zjeżdżalnia i piaskownica. Od czego zaczynamy? Od piaskownicy. Piaskownica łatwo się robi, bo tylko tak? Tak. Może być po prostu taki kwadracik, tak? Nie.
My zabieramy nasz plac zabaw do domu i myślę, że będziemy się nim jeszcze długo bawić. A Was zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia.